Józefie z Nazaretu. Ty, który wziąłeś na siebie cierpienie, sprawy dnia codziennego, nieprzespane noce, czuwanie przy Marii i przy nim, zabieganie o chleb i o osiołka. Ty, który usunąłeś się w cień i mówiłeś niewiele, bezradny wobec jego planu, zaskoczony, że właśnie wybrał ciebie. Twoja twarz z obrazu wystarczy mi za słowo. Skąd miałeś w sobie siłę, by zrezygnować z siebie? Jak odnalazłeś sens w niemal trywialnym powielaniu dni? Jak udało ci się nie stać żywym trupem, nie popaść w poczucie bez sensu? Opowiedz mi o tym. Mnie, który lubi głosić siebie, uczestnikowi biegu o samorealizację, wielbicielowi oklasków z umysłowym ADHD. Opowiedz mi, Józefie, jak można stać się szczęśliwym? Być nikim. Być nikim. Cichym. Bez znaczenia. Być ze swoją miłością. Bez potrzeby zapłaty, oklasków. Okrzyków, jak wspaniale. Być dla. Być z nim i w nim. Nawet bez świadomości, bez pewności. Gdzieś blisko słów słuchaj, Izraelu, Pan jest twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Jak bardzo chciałbym być i mieć pewność. Ale być nikim to nawet nie mieć tej pewności. Nie dostać potwierdzenia. Nie być zaproszonym na scenę. Być nikim to zaufać. Wiesz co, to jest, myślę, o Józefie z Nazaretu, bardzo ważny wiersz. Dlatego, że dosyć łatwo, bardzo łatwo mówi się w Kościele katolickim o mariologii. Nie wiem, czy wiesz, że dopiero zupełnie raczkująca jest taka wręcz dziedzina wiedzy jak józefologia. W Kaliszu, przy sanktuarium świętego Józefa, powstały jakiś rodzaj studiów nawet. Ale chcę ci powiedzieć, że znowu się sprawdziło, że poeci potrafią uchwycić wcześniej i równie głęboko to, czego nie chwytają długo, okazuje się, teologowie. To jakiś szczególny związek z Józefem? Twój? Znaczy, tak, oczywiście ja przez dłuższy czas miałem pewien problem z widzeniem siebie jako mężczyzny, prawda, bo z reguły w naszej kulturze mężczyzna to jest jednak macho. To jest facet, który sobie radzi, który rozwiązuje problemy, który zarabia kasę, który jak trzeba komuś przyłoży, prawda, ustawi rodzinę, krzyknie na żonę i tak dalej. To jest takim, można powiedzieć, znaczy, wiemy, że jest głową rodziny, ale tak tradycyjnie właśnie. To on wali pięścią w stół. Natomiast jest taka ikona, chyba namalowana przez Kiko, pokazująca świętą rodzinę, jeżeli się nie mylę, i tam jest właśnie Maryja z przodu, Józef z tyłu, Józef z taką bardzo zmęczoną twarzą i trzyma na ramionach Jezusa, niesie na ramionach Jezusa, jest milczący, ma zamknięte oczy. Widać, że jest przytłoczony ciężarem. Cierpieniem. Oczywiście można powiedzieć, że jest figurą Jezusa Chrystusa, tego, który potem umrze i właśnie weźmie grzechy wszystkich na siebie. Ale jakby ten obraz do mnie przemówił właśnie. Zobaczyłem mężczyznę i siebie samego również tej innej roli. Tego, który pełen pokory właśnie umiera dla innych. To znaczy jest tym, który rezygnuje z różnych swoich planów, z różnych swoich wizji, ze swoich ambicji,
Mamy ochotę, prawda, nie wiem, robić różne rzeczy w życiu. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, o co chodzi, że to jest ten właściwy kierunek. To nas nasyci, to nam, to przyniesie nam korzyści, to będzie elementem naszego rozwoju. Witam serdecznie. Żeby pozostać jeszcze w tym klimacie, zaczniemy poem, który napisał ksiądz Twardowski. Spoza nas, z impetu Mieczysława Szczesnego. Ludzki, swe ucho do poduszki.